No. Mafie, służby, loże, szczęść Boże! Witam Was w kolejnym odcinku naszej serii Minęła XZ20. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy temat uchodźców na naszej granicy. Zapraszam do oglądania. I sytuacja jest taka, gdybyśmy tych ludzi przyjęli, to jaka informacja pójdzie w świat? A jaka informacja? Czy nie boi się pan tego, że gdybyśmy ich przyjęli? Proste pytanie. To tak naprawdę za nimi pójdą setki, a potem tysiące. Panie redaktorze, trzeba rozdzielić dwie rzeczy. Tam konkretną sytuację, która się dzieje, 30 osób, które piją wodę ze strumienia, nie mają się gdzie załatwić i nie mają co jeść, śpią w nocy, gdzie jest poniżej 10 stopni ciepła, wczoraj spadł deszcz i są cali przemoczeni, nie są dopuszczani do nich lekarze, nie są dopuszczani do nich przedstawiciele organizacji humanitarnych, więc to jest hańba polskiego państwa, że znęcamy się i poniewieramy tymi osobami. Natomiast inną kwestią oczywiście jest to, że Łukaszenka rozgrywa nas także. Dzisiaj jadąc do studia widziałem materiał z białoruskiej wiadomości, jak pokazywana jest ta sytuacja, więc polskie państwo musi... Ale to jest kwestia też europejska, bo jesteśmy też na granicy europejskiej, Unii Europejskiej. Jest twarde stanowisko Brukseli. Ale jesteśmy jest twarde stanowisko. Europą. Jak no, ale chcemy z krajami bałtyckimi jesteśmy w porozumieniu, jeśli chodzi o tę sprawę. Jak tę sytuację by rozwiązał prezes Korwin-Mikke? Ja słucham tego wszystkiego i nie wiem, co prostować. No, jedyne rozsądna to była wypowiedź kolegi, żeby nie przeszkadzać Straży Granicznej, bo ona sobie z tym najlepiej poradzi. Natomiast to same bzdury. No, przypominam, że w roku załóżmy 1400 granice państwa polskiego nie były chronione specjalnie, a państwo polskie działało znacznie lepiej niż obecne. Oczywistą jest rzeczą, tu państwo wykazujecie bzdury, że Putin i Łukaszenka. Putin od 20 lat stara się wywalić Łukaszenkę ze stanowiska, a wy mówicie Putin i Łukaszenka, jakby to była jedna drużyna. No bzdury mówicie kompletne. Czy pan by pomógł tym ludziom, czy pozwoliłby pan im przekazać, nie wiem, żywność, wodę? Ci ludzie są rzeczywiście oczywiście na terenie Białorusi, to jest jasne. Natomiast normalny człowiek by po prostu przymknął oczy, bo sam trzeba przymknąć oczy i po 20 godzinach wszyscy byliby w Niemczech i nie byłoby żadnego problemu. Czyli pan by ich przepuścił przez Polskę? Ci ludzie chcą jechać do Niemiec, a nie do Polski. Ja oglądam wywiady z nimi, bo Białorusi nie puszczają wywiady z nimi. I oni otwarcie mówią, że oni chcą jechać do Niemiec i koniec. I trzeba się ich pozbyć, niech się Niemcy z nimi martwią i tyle. Tak, zrozumcie, myśmy rozcieczyli na siebie pana Łukaszenkę. Teraz robi nam psikusy, ale żeby przy pomocy 30 ludzi cała Polska była zdestabilizowana, bo panu Łukaszence chciało się na wysokość 30 ludzi. No. I cała Polska się trzęsie. No dobrze, gdyby pan był premierem... Po prostu by ich nie było, po 20 godzinach byliby w Niemczech. A, czyli pan by ich przetransportował na granicę zachodnią? Sami by przyjechali, mają pieniądze. Jak mają pieniądze na bilet lotniczy Bagdad-Mińsk, to mają pieniądze na autobus do tego. Zniknęliby i tyle. Trzeba dyskretnie pilnować i już. A wojna hybrydowa Łukaszenki jaka jest? Jaka wojna hybrydowa? Kto państwu poda mi definicję, co to jest wojna hybrydowa? To jest bzdura. Co to jest wojna hybrydowa? Proszę mi powiedzieć, co to jest wojna hybrydowa? Może Bartosz Kownacki, wie pan, co to jest wojna hybrydowa? Dziwię się postawie Konfederacji, bo oczywiście mamy... Nie, to nie jest postawa Konfederacji. Z takimi atakami na drugie państwo, próbą destabilizacji, który nie jest otwartym konfliktem zbrojnym. No tak, ale my się dajemy. Destabilizować. Nie dajemy. Właśnie my mówimy kategorycznie, państwo polskie mówi, nie wpuścimy, nie ma zgody, żeby ich wpuścić. Dobrze pan wie, że nie jest tak, że pojadą sobie do Berlina, bo to nie jest takie proste. Pewnie każdy z nas by chciał jeszcze, włączmy się, pan podpisze umowę z panem Łukaszenką, weźmiemy polskie samoloty, będą lądowały w Berlinie. Przecież wiadomo, że jak oni trafią do Polski, to zgodnie z przepisami, jeżeli zostaną złapani w Niemczech, wrócą później do Polski, bo to był pierwszy kraj, w którym przepuszczali granicę. Czyli pan tym, co mówi, sugeruje i dlatego jestem zdziwiony, bo Konfederacja w tej sprawie miała zawsze bardzo racjonalne stanowisko. Chce, żeby dziesiątki tysięcy migrantów trafiały do Polski, część z nich rzeczywiście trafiała do Niemiec, ale część z nich później wracała do Polski, byśmy tworzyli tutaj obrazy dla imigrantów. Ale... Nie ma zgody. Słuchajcie. Jest to problem pana Łukaszenki. On ich sobie ściągnął, on za to wziął pieniądze. I jeżeli ktoś chce, tak jak powiedział tutaj kolega Kantak, im pomagać, bardzo proszę, jedźcie na Białoruś, uzyskajcie wizę, podejdźcie do strażników OMON-u i powiedzcie, że chcecie dać im śpiwory, dać im lekarzy. Zobaczycie, jak was potraktują na terytorium Polski. Ale dobrze pana tym. Janusz Korwin-Mikke, w ogóle. Jakie podstawy pan tak stwierdzi? Szansę prezesowi Korwinowi. Przepraszam bardzo. Ja się nie zgadzam zarówno z panem, jak i z panem Sawickim, bo pan chce ich wstawić do ośrodków. Do żadnych ośrodków. Polska nie ma prawa ani złotówki na nich wydać. Jeżeli tylko wydamy złotówkę, to od razu przyjdą następni. Będą chcieli. Nie ma żadnych ośrodków. Jak do Polski przyjdą, to my ich do żadnych obozów nie weźmiemy. Dlaczego mamy się do obozu i płacić? Tak? Czy są...
Panie pośle, pan korzystał z pieniędzy europejskich przez wiele lat i pan wie, że są pewne reguły. To nie jest tak, że oni trafią do Polski, będziemy mogli sobie chodzić i robić co chcą. Są pewne reguły, do których jesteśmy zobowiązani. Jeżeli ich wpuścimy, to będziemy musieli ich przestrzegać, więc proszę nie opowiadać, że nie dam ani złotówki. Właśnie nie chcemy brać na siebie tego obciążenia. Polska nie jest w stanie i moim zdaniem Unia Europejska też nie jest w stanie przyjmować kolejnych migrantów ekonomicznych i dlatego ich nie można wpuścić, a nie opowiadać, że ich wpuścimy, wyślemy do Berlina. I to pan mówi, który mówi, że prawo polskie ma pierwszeństwo przed I zdania posła Kuleszy i Korwin-Mikke się rozjeżdżają. Jeden mówi o wojnie hybrydowej, drugi mówi, że nie ma czegoś takiego jak wojna hybrydowa. A wy co uważacie o tej sprawie? To żadna nie jest ustawka, to jest element wojny hybrydowej. Dlaczego ten film wypuściliście do sieci? Nie przeszkadzałem, pozwoli pan. Panie pośle. Nie przeszkadzałem. Litwa ma z tym problem, Łotwa ma z tym problem. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Dawid Sassoli był teraz na granicy litewsko-białoruskiej. Mówi, że to jest ogromny problem. Komisja Europejska wydaje komunikat, w którym mówi, że to jest olbrzymi problem i nie wyklucza kolejnych sankcji na Białoruś. To nie jest wydumany problem, panie pośle. To jest element wojny hybrydowej. Ja się nie zgadzam tu z posłem Korwin-Mikke. To jest scenariusz Putina i Łukaszenki, który ma właśnie ten element informacyjny. To dlaczego państwo, wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński pojechał na wakacje, jeśli jest problem? To nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Każdemu się należą, wicepremier panie, do spraw bezpieczeństwa. Panie pośle. Jeśli ma pan na przykład tego typu kryzysu, to proszę zadać pytanie, dlaczego Joe Biden udał się na kompletnie niespójne, co za chwilę przejdziemy do spraw Afganistanu. Frontexem. Obudziliście się. Marek Sawicki po jednym zdaniu, panowie, i przechodzimy. Panowie, zapominacie, że oprócz tego drutu kolczastego, tam już od roku 2016 jest ciągły płot zbudowany z siatki, który miał nie puścić dzików do Polski. I to przecież minister rolnictwa, nie kto inny jak minister rolnictwa rządu Beaty Szydło, to ogłosił. Nie ma ani płotu z siatki, ani płotu murowanego, prowizorka. Ale dobrze, że teraz są rozkładane te drut kolczasty, czy źle? Drutem kolczastym, czy w inny sposób granica musi być zabezpieczona. Dokładnie. Źle jest, że ona cieknie jak durszlak drut i niczego nie nielegalnie ludzie przechodzą, jak powiedział, to minister Wawrzyk. Poseł Korwin. Ale to mamy brać przykład ze słaby? Nie róbmy to porządnie. Litwa ma narodowe... Przechodzimy do kolejnego tematu. Po pierwsze, wy ich w końcu wpuścicie, bo to jest oczywiste. Po drugie, skąd pan wie, że jest 2000 nielegalnych imigrantów, a nie 20 tysięcy? Minister Wawrzyk to powiedział. Minister, jak nielegalni, to pan tego nie może mieć. Wiceminister potwierdził, że 2000 wpłynęło w ostatnim miesiącu. Po trzecie, te druty są śmieszne, po prostu. Ja jestem ciekaw, kiedy oni sobie kupią nożyczki i będą sprzedawali ten drut, tak jak kawałki muru berlińskiego. Będą sobie sprzedawali pamiątkowo. To co, postawić jeszcze jeden płot? Nie, bo jeszcze raz mówię, ci ludzie, gdybym ja rządził, tych ludzi by nie było po 20 godzinach w Polsce i tyle. Ostatnie pytanie. Teraz poseł Janusz Korwin-Mikke o ewakuacji Afgańczyków do Polski. Na początku była mowa o 45, później setce. Na stan dzisiejszy jest to ponad 500 Afgańczyków, a jest mowa nawet o 3000. O tym powinniśmy rozmawiać, a nie o garstce Afgańczyków na granicy. Granic Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę państwa. I proszę nie namawiać tych ludzi do łamania przepisów i łamania ich służby. To tak jakby pan namawiał strażaka, który teraz na przykład udziela pomocy w Grecji, żeby nie gasił pożaru. Ja tylko podtrzymuję. Jednej rzeczy nie wolno nam zrobić, udzielić jakiejkolwiek pomocy. Bo jak udzielimy jej pomocy, to przyjdzie zaraz 30, 40, 50 tysięcy następnych. Po prostu niech się znikną i tyle. I jak widzę ludzi z PiS-u, którzy się powołują na przepisy europejskie, to robi mi się niedobrze. A co pan myśli, jak pan widzi akcję ewakuacji polskich współpracowników, polskiego kontyngentu w Afganistanie, te przeloty samolotu? No. To dobrze, że udzielamy pomocy? No, Polska bardzo. Się sprawdza w tych sprawach? No, przepraszam bardzo, jeżeli renegaci w Afganistanie z okupantami współpracowali, no to teraz okupanci powinni ich zabrać sobie, no oczywiście. Okupowała Afganistan? No, oczywiście, że tak. Przecież Amerykanie byli znienawidzeni w Afganistanie. To byli okupanci, którzy przyszli, napadli na Irak tylko za to, że oni przestrzegali świętego prawa gościnności i nie chcieli wydać świętej pamięci Osamy i Bin Ladena. Z tego powodu Amerykanie napadli na Irak. A czy to, co się stało? Na Afganistan. Czyli ta utrata władzy, czy przekazanie władzy talibom i tak naprawdę brak oporu, pana zdaniem zmienia pozycję Stanów Zjednoczonych w świecie? Talibowie cały czas rządzili w Afganistanie poza morze Kabulem. Cały czas rządzili i dlatego przyjęli władzę bez trudności. Natomiast ja mam takie pytanie, czy rzeczywiście tak jest, jak my myślimy? Czy my wszyscy nie padliśmy ofiarą tak zwanego fałszywej flagi? Zobaczycie państwo za 2 lata,
że się okaże, że ci talibowie to są zawzięci wrogowie Chin i Rosji. I czyli to jest ustawka w jakimś sensie. Że to może ustawka amerykańska. Amerykanie świadomie opuścili Afganistan, znaczy, powiedzmy, po to, żeby Rosja i Chiny Co to są Amerykanie? Ameryce jest też półdemokracja, czyli głupi ustrój. Prezydenci nic tam nie wiedzą. Natomiast istnieje w Ameryce instytucja bardzo rozsądna. Nazywa się Narodowa Rada Bezpieczeństwa. Tam są rozsądni ludzie. Oni sobie planują na długie lata. I to zarówno Donald Trump, jak i pan Biden wycofali wojska. To jest ustawiona gra i zobaczycie państwo. Przecież tam są Ujgurzy w Chinach i akurat Afganistan graniczy przez jedwabny szlak z Xinjiangiem. I jędzie się mamy Turkmenów i Uzbeków, ale co jeszcze ciekawsze, oni graniczą również z Iranem, czyli z trzema wrogami Stanów Zjednoczonych. Ci talibowie jeszcze im zrobią taką ustawkę. Czyli to, co dzisiaj patrzymy na to jako kompromitacja Amerykanów, wcale nie musi być w perspektywie czasu kompromitacją. Struktur, wojska, administracji, swoich synów, swoje dzieci. One dzisiaj, kiedy Amerykanie powiedzieli, wychodzimy, one były gotowe do przejęcia wszystkiego, co jest na terenie Afganistanu. Jak będą to urządzać, to jest inna rzecz. Oczywiście umiesz liczyć, licz na siebie i Polska musi przede wszystkim stawiać na swój potencjał militarny. Stany Zjednoczone w dalszym ciągu pozostają naszym głównym sojusznikiem, ale muszę się w 100% zgodzić z tym, co powiedział poseł Kownacki. No to, co zrobił Joe Biden i amerykańska administracja, całkowicie podkopuje w zaufanie do tej administracji. Pozostawiona Ukraina i Polska w kontekście Nord Stream 2, pozostawieni i tutaj oczywiście Donald Trump podjął decyzję o wycofaniu wojsk. My przecież w czerwcu, pod koniec czerwca polski kontyngent wojskowy również wrócił do Polski i między innymi wtedy właśnie wracali też współpracownicy polskiego rządu, którzy byli w Afganistanie, więc nie było potrzeby, żeby od razu robić aż taką dużą skalę operacji, ale no dobrze, tak? Proszę. Jak Polska może poważnie zabierać głos w sprawach międzynarodowych, skoro polscy politycy, wszyscy tutaj, nie zdają sobie na przykład sprawy, że Nord Stream 2 to jest uderzenie nie tyle w Polsce, co w Białoruś. W Białoruś, która w tym momencie stanie się na łasce Rosji. Bo teraz będą mogli ją ominąć, Białoruś, która żyła przez przesyłu gazu. Czy wy tego nie rozumiecie, że to jest... Ale omijają Polskę, panie Korwinie. Ale Polska sobie poradzi, bo mamy dostawy z Zachodu, a Białoruś sobie nie poradzi. To jest uderzenie w Łukaszenkę. Ukraina. Żeby go wciągnąć. Czyli pan by zrewidował relacje z Łukaszenką? Całkowicie bym zrewidował. Co by pan zrobił? Ale ja pamiętam, panie, u pana byłem 15 lat temu i tłumaczyłem, że trzeba... Myśli pan, że to tak dawno już było? Tak dawno już było. Okej. I na koniec protest episkopatu w sprawie Nowego Ładu. Oj, jak nawet episkopatowi to się nie podoba, to już chyba większość wyborców tego programu nie kupi, ale to już będzie koniec dzisiejszego odcinka. Dzięki wielkie za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć! Rozwiązania Nowego Ładu. Ja też słucham samorządowców z mojego województwa. Czyli pan by nie poparł? Panie redaktorze, jeśli dzięki tym rozwiązaniom stracić mają samorządy miliony albo setki milionów złotych rocznie ze swoich budżetów, a Lewica stoi na stanowisku, że nieprawda. Samorządy mają zapewniać wysokiej jakości usługi publiczne, to pytam, na czym będą samorządy oszczędzać? Na edukacji, na zdrowiu, na oczyszczaniu miasta, czy na remontach dróg? No tutaj Prawo i Sprawiedliwość powinno dać odpowiedź, ale nie ma odpowiedzi. Nie ma dzisiaj... Będzie fundusz centralny. Poseł Korwin-Mikke. Będzie tak jak inne fundusze. Pan by podpisał się pod tą krytyką episkopatu? Nie wdaje się w szczegóły, natomiast generalnie rzecz biorąc, ja nie atakuję Nowego Ładu, jak mówią niektórzy, to jest ruski ład. Nie. Nowy Ład, zmieniono potem nazwę, żeby to zamaskować, Nowy Ład jest wzorowany na amerykańskim New Dealu, który zniszczył Amerykę, zniszczył Stany Zjednoczone, wprowadził socjalizm do Ameryki. To jest właśnie... Ten ład też wprowadzi więcej socjalizmu w Polsce? Oczywiście, że tak. To jest zabieranie tym, co pracują i dawanie emerytom, dawanie rozmaitym bezrobotnym, robom i tak dalej. I oczywiście, że to jest czysty socjalizm.